Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio tak sobie myślałem i stwierdziłem, że nie jestem jedyną osobą, która chyba myślała kiedyś o tym, by przenieść się w czasie. Wiem, jestem geniuszem. Ponad 20 lat temu EA wypuściło pierwszą grę związaną z mundialem i tak sobie myślę, że kurczę, no fajnie byłoby się tak cofnąć do tego 98, poczuć klimat. No wiecie, no tak po prostu zobaczyć, jak świat wyglądał, jak to kiedyś było. Szkoda kurczę, że jest to raczej niemo... O Jezus, kur... Co to jest? Reebok? Gdzie są moje Fify? Kurde, czekajcie, miałem gdzieś tu gazetkę o tegorocznym mundialu, gdzie ona jest? Okej, okay, to nie jest rok 2018. Serio? Nie no, serio nie wiem o co chodzi, zerknę przez okno. Gdzie moje Ferrari? Kurde, no może sobie chociaż w coś zagram. Mam jakieś gry w ogóle? No okej, okay, no, Fifa... 18 to nie jest, ale chyba nie mam wyjścia. No dobra, chyba serio jesteśmy w 98, to... Wiecie co, dowiedzmy się czegoś o tym mundialu. 1/8 mundialu, Argentyna kontra Anglia, 2-2 po pierwszej połowie. 47 minuta meczu, Beckham otrzymuje czerwoną kartkę po ataku na Diego Simeone, dochodzi do rzutów karnych i Argentyna awansuje do ćwierćfinału. David staje się wśród Anglików wrogiem publicznym numer 1. Ćwierćfinał, Holandia kontra Argentyna, 89 minuta meczu, Dennis Bergkamp zdobywa bramkę, o której mówi się do dziś i tym samym daje awans swojej reprezentacji do półfinału. Wielki Ronaldo, pomimo fatalnego występu Brazylijczyka w finale z powodu choroby, zalicza on niesamowity mundial i zostaje wybrany najlepszym graczem turnieju. Davor Šuker strzela w sumie 6 bramek, otrzymuje złotego buta oraz wraz ze swoją reprezentacją zdobywa brązowy medal. Francja pokonuje w finale Brazylię 3-0 i po raz pierwszy w historii wygrywa Mistrzostwa Świata, na dodatek na własnym terenie. Piękna historia! A więc jak już mogliście zauważyć, dzisiaj cofamy się w czasie, rok 1998, Mistrzostwa Świata we Francji. Przed chwilą takie krótkie intro, byśmy wiedzieli, co tam najważniejszego się wydarzyło i wiecie co, dzisiaj chyba rozegramy sobie taki po prostu mecz towarzyski. Mamy oczywiście możliwość rozegrania Mistrzostw Świata, tutaj maskotka sobie tańczy w prawym dolnym rogu. Okej, dzisiaj zagramy sobie mecz towarzyski, jednak w mojej głowie to oczywiście spotkanie towarzyskie nie będzie, ponieważ stwierdziłem, że zagram finał. Francja, Brazylia, jednak ja będę Brazylią. Dobra, Francuzi tutaj będą gospodarzami, bo przecież to właśnie u nich ten turniej się odbywał. Ja chcę zagrać Brazylią ze względu na to, jacy piłkarze tam byli, choć właściwie no Francja też niczego sobie, przecież to właśnie Zinedine Zidane zdobył 2 bramki w finale. Rany, ile ja bym dał, by w FIFA pojawiła się jego karta ikony. Szukam Paryża. Mamy Paryż. Przed każdym meczem mamy takie intro, które przedstawia miasto. Teraz, tak? Na pewno ja nigdy nie byłem akurat w Paryżu. No to jest akurat tak, to jest zdecydowanie Paryż. Wieża Eiffla, no budynek, no budowla. W miarę znana na całym świecie. Teraz jeszcze tutaj Stade de France. Tak? To jest ten stadion? Raczej tak. Skład reprezentacji Francji, no Blom, Desailly, Thuram, Vartes w bramce, Zinedine Zidane oczywiście, ale Brazylia też niczego sobie, no... Romario, który nie pojechał na mundial, więc nie wiem czemu tu jest. Ronaldo, Rivaldo, a Jezus, piękne, piękne. A więc proszę państwa, jesteśmy już na stadionie. Ach, coś pięknego, no... Niby mecz towarzyski, ale tak naprawdę to nie, mówię, w naszej głowie... Jest to finał tego mundialu, ale chciałbym wiedzieć, jak... się śmieję po prostu z twarzy, jednak jak ludzie wtedy zareagowali na to, no bo... Pewnie Francja była faworytem przez to, bo jednak turniej był rozgrywany u nich, jednak Brazylia, no... Brazylia rozgrywała wspaniałe mistrzostwa, jednak no... Stan Ronaldo. Tak naprawdę to... Nie wiem, czy do końca obecnie wiadomo, co się wtedy wydarzyło, bo nagle zaczął fatalnie się czuć, pojechał do szpitala i wrócił na ten finał. Zagrał w meczu finałowym, jednak no to jest mecz, o którym po prostu nie ma co mówić, bo brazylijski Ronaldo w tamtym meczu po prostu nie istniał. No, takie są fakty, zabierając słowo Mateuszowi Borkowi, ale no ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby wtedy... Ronaldo jednak nie nabawił się tej choroby, bo jego kolejne sezony, no, ich po prostu nie było. Kontuzje, czysta masakra. Na szczęście jednak dzisiaj mamy możliwość zmiany historii, emocjonujące spotkanie się szykuje. Z pewnością wiem, że teraz młodsi widzowie nie są w stanie na to patrzeć. Jednak patrzę na to tak, kurde, ta gra powstała 20 lat temu.
Jak na tamte czasy to naprawdę świetna grafika. Szkoda tylko, że w dolnym rogu się nie wyświetla, kto jest przy piłce, bo jednak jak z twarzy to są podobni zupełnie do nikogo. Jednak, no jeśli ktoś zdobędzie bramkę dla nas, to z pewnością będzie to Ronaldo, bo gra na szpicy. Ale fajnie jest się tak cofnąć w czasie, mam nadzieję, że ten cały wstęp wam się spodobał. No to ma być taka miniseria w okolicach mundialu, żeby trochę sobie poprzypominać te czasy, czegoś nowego się dowiedzieć. Następna będzie oczywiście FIFA 2002. Ja wiem, że w wakacje cofałem się tak w czasie, jednak teraz chcę, żeby to było odrobinę bardziej profesjonalnie, tak, no wiecie, bardziej profesjonalnie. Dobrze powiedziałem, tak mi się wydaje. Nie gra się łatwo, tyle wam mogę powiedzieć. No to nie dość, że i ruchy są ograniczone, bo wiecie, stary pad i te sprawy, to jak się przyzwyczajicie do grania w takiej wspaniałej rozdzielczości, z grafiką, z porządnym silnikiem, to no trudno się tak cofnąć w czasie, ale muszę wam powiedzieć, że grałem już kilka meczów na rozgrzewkę i to, co się rzuca w oczy, to oczywiście bardzo dobre zachowanie bramkarzy, no tutaj wylewów praktycznie nie ma. No to też ze względu na to, że silnik był po prostu prostszy i no, trudniej było popełnić jakiś błąd przy programowaniu. Ekspertem nie jestem, ale tak po prostu na chłopski rozum. Tempo tego meczu nie zachwyca jednak teraz! Kapitalna interwencja naszego golkipera, no na razie 4 uderzenia Francuzów, 0 Brazylijczyków. Chciałbym wykorzystać Ronaldo, naprawdę. A na razie to ani jednego strzału nie miałem. To trochę smutne, ale nie jest łatwo. Dobre piąstkowanie golkipera i spróbujmy wreszcie zrobić jakąś kontrę. Po prostu sprintu potrzebuję, cyk! I teraz, rajd skrzydłem, no nie wyszło, ale może środkiem chociaż. Nie no, to jest chyba Zinedine Zidane, tak poznaję po fryzurze, ale serio mówię, bo tak trochę wyłysiałe z przodu, no to nie była fryzura z wyboru Zinedina Zidana, ale okej, to był raczej on. Dzikie wślizgi są w tej grze, ja to lubię. Teraz mamy dużo miejsca, ale pomyliłem sterowanie, kurde. To jest Zizu, dyszka na plecach i fryzura, czyli wcześniej go pomyliłem. A jeden, no przepraszam, no z tej kamery nie najlepiej widać. Dobra, spróbujmy tak jak w starych FIFAch, po prostu dzida, ale ze sztuczkami, patrzcie jaka przekładanka, cyk, podanie, ale ślizgi w tej grze są naprawdę dzikie i skuteczne, choć wydaje mi się, że łatwo dostać czerwoną kartkę, ale nie chcę oczywiście tego teraz testować, jest przejęcie, jest podanie, Ronaldo uderzenie, no i dla statystyk, pierwszy strzał na bramkę, niecelny, ale popracujemy nad tym. Wygrany pojedynek, znów Ronaldo biegnie. Ronaldo, czy to będzie bramka? Aj Jezu, świetna interwencja Fabiana Barteza i mamy pierwszy korner w tym spotkaniu. No jak widzicie, już powoli przyzwyczaiłem się do gry, więc bardzo możliwe, że padnie bramka. Ciekawie to wygląda, zobaczmy. Oj, to się wytnie, ale złe podanie i niewykorzystane. Uwaga, Ronaldo. Znów pomyliłem sterowanie, ale może Brazylijczyk do tego dobiegnie, no był bliski szczęścia. Przejęcie. Centra na ślepo, czy ktoś to skończy? Główka i znów Bartę złapie. Co za kot. Przejęcie. Podanie. Ronaldo uderza i Bartę z poprzeczka. No bliżej zdobycia bramki to ja nie będę. Ależ teraz przeskok, blanco hop i przejęcie. Podanie. Może teraz? Nie. Sędzia kończy regulaminowy czas gry. No co za finał, proszę państwa. Brazylijczycy oglądający ten film z pewnością są zadowoleni z tego rezultatu, no lepsze to niż porażka 3 golami. Naprawdę chciałbym zdobyć gola. Jest przejęcie, podanie, Ronaldo. Będzie okazja, Ronaldo pole karne, uderzenie, gol! Jest, 93. minuta i Brazylia wreszcie obejmuje prowadzenie i to była złota bramka. Bo to są stare zasady, Ronaldo. I koniec tego spotkania, no zapomniałem o tym, że wtedy to jeszcze w dogrywce obowiązywała właśnie złota bramka. Przepraszam za to oczywiście najmocniej, mecz się kończy, ale było trochę tych okazji. Mam nadzieję, że przetrwaliście, bo wiem, że jednak uczta dla oczu to nie była, jednak no cóż, chciałem wam po prostu pokazać, to tak cofnąć się w czasie dla kompletnej zabawy. Będziemy lecieć tymi mundialami, tak i zmieniłem historię. Brazylia po raz piąty w historii zostałaby wtedy mistrzem świata, bo w rzeczywistości po raz piąty to zgarnęli to mistrzostwo w roku 2002, kiedy to mundial odbywał się w Korei oraz Japonii. Do tego przejdziemy oczywiście w kolejnym odcinku, który być może pojawi się w weekend. Taki jest plan, jednak Brazylia mistrzem świata, piękny moment. No i już zaraz zobaczymy się z odrobinę lepszą grafiką. Cóż, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Wiem, że był krótki, no ale coś innego, tak na luzie.
Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej miniserii, czy jest sens to dalej robić, czy jednak mam odpuścić. Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia, do zobaczenia jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Pozdrawiam, cześć!